Dzień dobry Państwu. Witam wszystkich szlachetnych posłów ziemskich. Jest dzisiaj 20 grudnia, niedziela, Anno Domini 2015. Rozpoczynamy drugi dzień sesji, 11 sesji obrad Sejmu Walnego Konfederacji Generalnej Niepomińskiej Anno Domini 2014. Ja tylko tak tytułem wstępu zagaję, bo za chwilę będą jeszcze posłowie dochodzić. Drodzy Państwo, myślę, że zgodzicie się ze mną, że zawiązanie Konfederacji 5 października, tą stronę proszę otwierać, tą lewą, tą, zawsze tą prawą, tą prawą. Konfederacji Generalnej Niepomińskiej, ponieważ nie mam pewnego zestawu, za chwilę będziemy głosować, żeby trzeba poczekać, aż się reszta, więc zagaję, było takim proroczym ruchem. Ja może powiem Państwu i tych, co nas obserwują, jakie jest tło Konfederacji, bo oczywiście już są niektórzy, którzy protestują, że Konfederacja była zabroniona w Konstytucji 3 maja i tak dalej. Tak, ona była zabroniona, ale na 25 lat, jeszcze raz będę powtarzał. Byście Państwo potrafili zbijać te argumenty, ponieważ całe ustawodawstwo wówczas opierało się na ustawodawstwie pokoleniowym. O tym mówiliśmy wczoraj. Czyli to był wielki geniusz naszych przodków, którzy uważali, że przez 25 lat nikt nie będzie warholił, nikt nie będzie zmieniał tego, a jak chce zmieniać, to musi przeżyć 25 lat i wszystko sobie może zmienić, bo te ustawy miały okres, jak to się mówi, ważności, tak? One nie były, że zmieńcie, tylko one się po prostu kończyły. I na końcu tego końca lewą stronę, że one obowiązują 25 lat. Czyli inaczej mówiąc, my gdybyśmy nie ustanowili konstytucji, to też było bardzo niebezpieczne, to jednocześnie tamte się kończyły, tak? Czyli z jednej strony była to wada, ale z drugiej strony była to zaleta, że możemy teraz wrócić i możemy pewne rzeczy kontynuować, czy zniecać, jak w Konfederacji. Czyli ten zapis o zabronieniu konfederowania przez 25 lat nas nie dotyczy, prawda? Dlatego ja uważałem, że... A jest coś takiego... Konduando, to się nazywa, panie... Desuetudo. To jest taki łaciński zwrot, desuetudo, który mówi, drodzy Państwo, to mało kto wie, że zwyczaj nieużywany zanika. Rzymianie wymyślili, ponieważ tam nie było praw pisanych wszystkich, tylko były prawa zwyczajowe. Jeżeli prawo jest zwyczaj niepostosowane w dłuższym okresie czasu, w drugą stronę, to on zanika. W świetle legalizmu, co mówiła pani Beata Andreas, w sensie legalizmu, czy w sensie prawodawstwa ówczesnego, czyli prawa zwyczajowego, jeżeli zwyczaj zanikał, to on nie obowiązywał. I dlatego to jest ważne i mówię tutaj w kontrze do pana Brauna, który na przykład naśmiewa się z naszych powstań. Otóż te nasze powstania, czyli mówię tu o powstaniu listopadowym, o styczniowym, o tych wszystkich powstaniach, które były, warszawskim, potem poznańskim, grudzień, 80, no pewnie ich było więcej, mówimy o tych najwyższych. One unieważniały to Desuetudo, tak? Jeszcze raz, jak to się mówi poprawnie, panie... Desuetudo. To można sprawdzić sobie. Czyli taki łaciński zwrot. Desuetudo. To jest to, że panuje powszechne przekonanie, że nie obowiązuje. Tak, że nie obowiązuje. Czyli musiałoby wtedy panować powszechne przekonanie, że... Znaczy, to każdy powinien znać to słowo. Desuetudo, tak? Że już obowiązuje zwyczaj. Czyli nie jest problem, który podnoszą nasi adwersarze, że... I myśmy zlecili Konfederację bezprawnie, bo oczywiście jest to przywilej naturalny buntu przeciwko władcy, jeżeli on nie prowadzi naród właściwie. To jest naturalne, przyrodzone prawo i tego nie można generalnie zabronić na wszeczasy, tylko na jakiś okres ewentualnie, dla spokoju pewnego, bo one zawsze były sejmy pacyfikacyjne, że o tym zapominamy, które sprowadzały pewien pokój na przykład na jakiś tam okres, że nie robimy żadnego tutaj, żadnych zmian i tak dalej. I dlatego te wszystkie powstania, drodzy Państwo, te wszystkie powstania powodowały te ruchy, że nie umarło u nas zwyczaj Konfederacji. Bo my to nazywamy różnie, insurekcja kościuszkowska, powstania warszawskie, powstanie tam, mówi się rozruchy poznańskie, mówi się tam Solidarność 70, coś tam 80, ale to wszystko były konfederacje i to były wszystko sprzeciwy obywatelskie przeciwko akurat wtedy rządzącej władzy. I ten zwyczaj u nas nie wymarł. I ponieważ w 2014 roku miałem takie wrażenie, że rok 1989 jest pewnym kluczowym rokiem, takim kluczowym, byśmy powiedzieli troszkę takim pacyfistycznym, tak, rokiem, nie wnikam w szczegóły, wiecie o co chodzi. 89, czyli takie zmiany pewne ustrojowe, pacyfikujące, władzające, żeby okrągły stół, tam czary-mary, to 25 lat mijało w 2014 roku. Czyli
Oni chcieli zagrać na tradycję na Tudo, czyli my przez 25 lat mieliśmy nic nie buntować. I wtedy mogliby się powoływać, że zaraz, ruch konfederacki wymarł, nie ma go, po prostu zwyczaj upadł, 25 lat i się to nie działo. Otóż chwyciliśmy wtedy ten moment, w październiku, robiąc Konfederację Niepołomicką, tak? Nie wymarł. I teraz mam, znowu żeśmy zakreślili im 25 lat, które muszą czekać, żeby kolejne pokolenie powiedziało, no, krótko mówiąc, musiało być co najmniej 25 lat super spokoju, żeby powoływać się na ten przepis prawa rzymskiego. Dlatego to było takie ważne w 2014, tak jak ważne było wczoraj powołanie Sejmu Konstytucyjnego, żebyśmy chwycili tą datę znowu 1816. Czy ktoś inny mógł na to zwracać uwagę? No, nie sądzę, mi się wydaje, drodzy Państwo. Tutaj Rody Leszczyński, tak jak te rody, można się z niektórych naśmiewać, prawda? Rody magnackie, rody oligarchiczne, rody możnowładców, szlachta zamożna. Można, oczywiście, my dajemy takie prawo. Natomiast też trzeba przyjąć, że my jesteśmy organizmem stadnym i wymagamy przewodnika. I dobrze jest, jak przewodnik jest taki, który ma pewną ciągłość i nie może zdradzić swojego rodu. Czyli wiemy na pewno, że Leszczyńscy, mając taką pewną ciągłość, nie sprzeniewierzą się, tak? Bo dzisiaj też o tym mowa. Nie sprzeniewierzą się, nie ma takiej opcji, bo to jest tysiącletni ponad ród. Bo trzeba przyjąć, że Dobrawa była też z rodu w jakimś sensie Leszczyńskich, czyli Wieniawitów, to się o tym milczy, bo jej dziadkiem był Tęgomir, tak, który urzędował w Brennym, czyli w dzisiejszym Berlinie, i to był już ochrzczony król. To jest ochrzczony król, to by odwróciło historię, gdybyśmy wiedzieli, że gdybyśmy poszli nie linią Piastów, a linią Przemyślidów nazywanych, czyli Wieniawitów, to byśmy doszli, że my mamy królewskość, oczywiście dużo wcześniejszą, ale też przede wszystkim chrześcijańską królewskość. Czyli już nie byłby Mieszko jako książę. Bo przecież to jest co najmniej zastanawiające, że książę przyjmuje chrzest, a już jego syn jest królem Polski, tak? 1025, chrobry, dwa razy jest tutaj... Przypadkiem to. Tak, to jest niemożliwe. Wiem, jak się królestwo długo buduje. Średnio królestwo się buduje około 400 lat. Więc niemożliwością jest, żeby w ciągu jednego pokolenia zbudować królestwo i mamy z tym problem troszkę w tej chwili, prawda? Królestwo to jest przede wszystkim mentalność, to jest zwyczaj i tak dalej. Dopiero się powołuje króla. Gdzie powoływanie króla byłoby bez sensu, bo nie stworzyliśmy żadnego systemu. Tu nie chodzi o monarchizm, bo my jesteśmy republiką, my budujemy republikę z królem. Ale nie było żadnego, nie ma w tej chwili jeszcze żadnego, jakby to powiedzieć, szacunku dla króla, nie ma świadomości królewskiej, nie ma tych zwrotów, tytulatury królewskiej, jego wysokości i tak dalej. To musiałoby wrócić, żebyśmy szanowali naszego wybrańca. To znaczy, wybieramy go i mówimy, za niego zginiemy. Tak? To nie ma tej świadomości, bo dzisiaj za prezydenta Dudę nie wiem, ile by zginęło Polaków. Może milion, może dwa, ale na pewno nie wszyscy. A chodzi o to, żeby wszyscy ginęli za króla. Tak jest, tak to już jest w porządnych monarchiach, jakbyśmy powiedzieli, prawda? Drodzy Państwo, kontynuuję wczorajszy dzień. Ja na początek chciałem dwa wątki poruszyć. Pierwszy wątek to jest wniosek pani Beaty, która jest opuszczona. Ja wycofuję ten wniosek. Tak? Dobrze, tam był taki wniosek, no dobrze, nie będę, jeżeli pani wycofała, nie będę mówił o nim. Dobrze, dziękuję za to. I druga sprawa, kontynuujemy sprawę, no była noc, przespałem się. Sprawa nie zamknięta, musimy ją skończyć, nie możemy zostawić nieskończonych spraw, czyli sprawa, drodzy Państwo, głosowania w sprawie limity, prawda? Głosów było, podać 11, 12 było za, jeden był przeciw. No u nas jest inna formuła. U nas jedna, wracając do zwyczaju naszej Najjaśniejszej Rzeczpospolitej, jeden głos tamowa. Oczywiście później w dziele głos wolny ubezpieczający jest tutaj cały rozdział o liberum veto. I tu Państwo zdziwię, że król Stanisław Leszczyński był zwolennikiem liberum veto, bo uważał, że jeden poseł może kiedyś uratować Rzeczpospolitą. Chodzi o to tylko, żeby ucywilizować, co on może i jak trzeba procedować. Koniec już ze zrywaniem Sejmu, że jeden głos zrywa Sejm. Chodzi o to, że veto powoduje zatamowanie obrad, głosowanie nad tym wetem, i dopiero przegłosowanie, przekonanie lub nieprzekonanie powoduje powrót do tego, czy ja mam podjąć decyzję, że głosowanie było w tą czy w tamtą stronę. Więc w tej formule głosu wolnego, wolności ubezpieczającego, który polecam wszystkim, bo to jest taka też konstytucja z 1733 roku, król jako pierwszy król polski napisał po prostu konstytucję. Czyli jakby dzisiaj ktoś powiedział program wyborczy, powiedział, w jakim systemacie będzie rządził. Zresztą jak pojechał potem do Lotaryngii, też wydał taki manifest, jak będzie rządził. Taki słynny manifest króla Stanisława o rządzeniu, jak będzie rządził Lotaryngii, tak? Jak będzie traktował sądownictwo i tak dalej, i tak dalej. A w tym traktacie zawarł, jak mnie wybierzecie, to był przed elekcją, to musicie się z tym liczyć, że ja będę tak rządził.
Ten głos wolność bez wyjątku wydany w 1733 roku, przed elekcją, drugą, bo na pierwszej był już wybrany, w 1704. Czyli on królem był, ale poddał się jeszcze raz taki absolutorium, byśmy powiedzieli. Został przez prawie jednogłośnie, bo było 11 900 szlachty, wybrało go na króla Polski, ale prawda jest też taka, że obecnych było ponad 100 tysięcy, bo był wtedy sejm konny i z takim jednym szlachcicem głosującym przybywało około 10, jak nie więcej, no, pomocników, nie? Tych wszystkich koniuszy i tak dalej, prawda? Także na Woli było wtedy 100 tysięcy uczestników, a 11 tysięcy szlachty wotujących, głosujących. To miało też utrudniać próby przekupstwa, bo 11 tysięcy jest trudno przekupić. Jakieś obiecałem Państwu, że zwołam taki sejm konny, gdzie każdy będzie mógł jechać, wtedy się głosy nie liczą jakby troszkę ziemsko, chociaż one były wtedy liczone ziemsko, ale też głosy indywidualnie się liczą. Mało tego, każdy podchodził i podpisywał, jak głosował. Żeby nie było, że ktoś tutaj coś zmanipulował, czyli podpisywał. Pamiętacie Państwo, sygnet szlacheckie była pieczęć, przykładał pieczęć swoją, albo miał taką pieczęć, miał, jak był zamożniejszy, to miał pieczętarza, czyli swojego kanclerza przewodniego, i on przykładał pieczęć. I ta pieczęć dopiero, też nazywało się to sufragia, i ten głos nabierał takiej mocy, byśmy powiedzieli, pewny, tak, że on tutaj nie pomylił się, miał dwie listy, za i przeciw, prawda, jeżeli był za, to na tą listę, jeżeli był przeciw, to na tą listę. Wszystko było klarowne i my chcielibyśmy do przyszłości do tego wrócić, żeby w naszych głosowaniach tak właśnie było. Każdy głosuje, potem przychodzi, podpisuje się i to są sufragia. Jeżeli byłyby takie bardzo ważne, i do tej byśmy chcieli na tradycję nawiązać, na przykład gdybyśmy kiedyś króla wybrali. Proszę bardzo. Możemy mniej więcej w tej zakresie myśleć, żeby każdy wiedział też, komu zawdzięczamy pana prezydenta Dudę, komu zawdzięczamy pana prezydenta Komorowskiego, a komu zawdzięczamy na przykład przyszłego króla. Po imieniu i po nazwisku, prawda? I żeby ci ludzie też za ten wybór odpowiadali. A nie, że w tej chwili my nie wiemy, drodzy Państwo, kto wybrał pana prezydenta Dudę. My po prostu nie wiemy, w tych systemach nie da się określić, kto wybrał. Urna wybrała, my po imieniu i nazwisku nie wiemy. Prawda? Jeżeli się tego nie wolno kontestować tych nieuczestniczących, bo oni nie chcą być podejrzewani, że uczestniczyli w tym. Może ja nie byłem na wyborach, to mnie nie można podejrzewać, że wybrałem, bo mnie nie było po prostu, tak? Tu zresztą pani Beata Andreas bardzo słusznie namawiała do bojkotu, bo tu w sumie o to chodzi. Nie chodzi o to, bo oczywiście jest druga strona, która mówi, nie idziecie, to jesteście. No nie idziecie, no to was uwikłają w to, że może wybraliście tego prezydenta, bo w tej urnie znika już wybór, tak? Ja nie mogę powiedzieć, że głosowałem, że ja to wiem. Więc to jest tragiczne. Wtedy tacy ludzie, którzy nie chcą być uwikłani w tym, nie idą po prostu, tak? Ale drodzy Państwo, nawiązując do tego protestu, jeszcze raz bym Cię poprosił pana Jarosława Sławika, otwieram tutaj debatę w tej sprawie. Musimy sobie problem się uporać, bo on jest kluczowy. Padło wczoraj stwierdzenie pana tutaj posła, a jeszcze wcześniej, pan jest który rocznik, można wiedzieć? Rocznik urodzenia? Ja? Tak. 45. No to czy ktoś jest starszy od 45? Nie ma nikogo. Jest pan starszy? Jestem pan 45. Pan jest który rocznik? 44. No to dzisiaj pan będzie, pan z tyłu będzie... Pan Redes, tak? Seniorem. Będzie posłem seniorem, bo musimy zawsze uwielbić. Przebił pan, będzie posłem seniorem. Wczoraj nie był pan posłem seniorem, bo czekaliśmy na pana Morka, który miał dojechać, ale nie dojechał, a nie mogliśmy, ale dzisiaj już wiemy, że nie dojedzie. Więc powinniśmy tak z szacunku dla pana postaci, drodzy Państwo, musimy zawsze wybierać posła seniora. I to jest taki poseł, że gdyby się coś nie daj Boże stało, to jest tym ostatnim ogniwem jeszcze, prawda? To trzeba sądzić. Tak, niekoniecznie to musi być marszałkiem w tym momencie, bo to może być poseł. Akurat w tym przypadku jest marszałek ziemi zachodniopomorskiej, wenedyjskiej, co mnie cieszy. Także z tym, żeśmy się też tylko powiedział zaszczytem uporali. Pomyślcie jeszcze Państwo o tych osobach szlachetnych, o tych senatorach, ewentualnie, bo nie mamy żadnego senatora. No nie mamy ani jednego senatora, mija rok, ale nie mamy żadnego senatora. To nie jest do końca może właściwe. No ale no musimy się wcześniej dorobić pierwszego senatora. Każda ziemia niech myśli w tej chwili nad jednym senatorem, bo każda ziemia ziemska powinna dać jednego senatora, żeby było 41 senatorów i ewentualnie dajmy prawo potem królowi czy prezydentowi dać 41 sejmowi swoich senatorów. Tak było kiedy. Na razie nie mamy żadnego senatora. Nasz sejm walny powinien się składać z posłów ziemskich i senatorów. Na razie są posłowie ziemscy, nie ma senatorów. Ale no trudno, tak jest, to nie będziemy się buntować. Drodzy Państwo, teraz bym poprosił pana Jarosława Słowika, żeby jeszcze raz uzasadnił, bo nam myśli uleciały. Co miał na myśli wotując wczoraj, wetując, nie wotując, bo wotowanie to jest głosowanie, wetując tą uchwałę o limicie tego sejmu, prawda? Co miał na myśli? Tych, co wczoraj nie byli, przypomnę, że chodziło o to, że padła taka propozycja ze strony prezydenta na uchodźstwie Zbigniewa Potockiego, że on poprosił o tą limitę, nie mógł dojechać i poprosił o tą limitę na styczeń, na drugą połowę stycznia, ponieważ chciałby zabrać głos, powiedzieć o swoim
umocowaniu jako prezydent, a jednocześnie objawiając nam radosną wiadomość, że po prostu uruchomił pewne procedury związane z pismem pani poseł ziemi lesławskiej Beaty Andrejas, suplikującej o takie wsparcie sejmowalnego z tych pieniędzy budżetowych, jakie ma Sejm do dyspozycji, bo Sejm ma kilkanaście milionów prawdopodobnie mniej więcej pieniędzy, które może wydać na fundacje pozarządowe, znaczy za organizacje pozarządowe, w tym fundację Quomodo, która ta fundacja mogłaby być zasilona pieniędzmi i te pieniądze mogłyby trafić właśnie na ideę, bo my w tej chwili tu się na tym koncentrujemy, nie mamy innych projektów, czyli nie ma takiej możliwości, że fundacja by na coś innego przeznaczyła, bo my nie realizujemy innych projektów, tylko ten projekt sejmowalnego jako fundacja to jest jedyny, nie rozpraszamy się. Więc w przeważającej większości, nie można powiedzieć wszystkie, bo nawet tak nie było, ale czy prawdopodobnie by tak nie było, ale w przeważającej większości te pieniądze trafiłyby do poszczególnych sejmików, prawda? No jest to troszkę oferta taka, abyśmy powiedzieli, i z jednej strony ciekawa, nie będę zresztą komentował tego, bo daję Państwu głos. I w tym momencie głosując, większość ziem była za, ale jedna, i to Sejmu Polonijnego w Kanadzie, była przeciw, czerwona kartka, tak? Także pan oczywiście, ja go poprosiłem, żeby ten jeden głos wetujący uzasadnił. No, uzasadnił, ale dzisiaj sobie to przypomnijmy. I musimy teraz głosować, pierwsze głosowanie będzie nad tym wetem. Czyli czy obalamy to weto, bo jeżeli to weto obalimy, to wówczas tamta jakby rzecz przesądza, bo ja nie podjąłem decyzji, czy przeszło, czy nie przeszło, prawda? Musimy się zastanowić, bo popatrzcie, jeszcze tylko skończę, ja za długo może trochę mówię, ale jeżeli jest ilość głosów, każdy wie, że przyjeżdżając ma możliwość zawetowania czegoś, jak to jest ważne, jak to jest mniej ważne, to ja to nie uwzględnię, bo zdecydowana większość, 90% jest i ja mogę powiedzieć, że jest podjęte. Ale w tak kluczowej sprawie, limity, czyli powołanie jakby odrębnego Sejmu, można powiedzieć, dodatkowego Sejmu, no to nie jest taka sprawa, że tutaj jest mało istotna, jest bardzo kardynalna, to powinna być jednomyślność. Jeżeli nie ma tej jednomyślności, pan Jarosław się nie wycofa z tego i będzie to bronił, no to po prostu mam problem, tak? Jak to zrobić, tak? Mam problem. Ale z drugiej strony, jeżeli to są mocne argumenty, państwo możecie też zmienić zdanie, tak? No państwo możecie zdać, że no to byliśmy prowadzeni w błąd, za szybko pan tu mówił, nie wiedzieliśmy, czy my zmęczeni, pewnie byśmy inaczej zagłosowali. Więc jeszcze wchodzi taka możliwość takiej reasumpcji, prawda, że jeszcze jeden raz głosujemy w tej sprawie po tym wystąpieniu, żeby przekonać się, jaki w tym momencie mamy ilość głosów. Także panie Jarosławie, bardzo serdecznie zapraszam. Wczorajsze głosowanie dotyczyło sprawy odnośnie limity, czyli wydłużenia obrad tej sesji Sejmu. Znaczy wniosek. Czy to tak ma być, że ktoś zadzwoni, o czymś poinformuje, a my mamy się temu poddać i zgodzić się na zwołanie obrad Sejmu na datę, która odpowiada komuś spoza Sejmu? To tak to ma funkcjonować? Czy sami mamy dokonywać tego typu wyborów? Kiedy będziemy się spotykać? Kiedy będziemy obradować? Wtedy będziemy wolni. To my będziemy decydować. I to nie chodzi o osobę pana prezydenta II Rzeczpospolitej. Tu chodzi o zasady, drodzy państwo. Tu chodzi o zasady. Jakiekolwiek instrukcje dla Polaka mają wychodzić z Sejmu Wolnego od Polaków. Nie od Jarosława Kaczyńskiego, jeżeli chodzi o prezydenta III Rzeczpospolitej. Nie wiem, jak to ma miejsce w przypadku prezydenta II Rzeczpospolitej. Ale wydaje mi się, że powinniśmy to robić w taki sposób, bez jakichś czynników z zewnątrz. Jeżeli jest wyznaczona kolejna sesja Sejmu na marzec, z tego co się orientuję, tak? To znaczy, że już ma być w marcu. Ja przyjechałem tutaj aż za ocean, a widzę, że wszelkiego rodzaju przez tą sytuację zdarzenia mają na miejscu to na celu, żebym ja w tej chwili nie mógł głosować tak, jak moja ziemia, jak mój okręg mi nakazał. Bo nie dojdzie do tych głosowań.
jeśli ktokolwiek z zewnątrz przyjdzie i akurat będzie używał tego czy innych argumentów i miał wpływ na to, kiedy my mamy głosować i jest porządek obrad. Do niego trzeba się stosować. To dotyczyło głosowania. Taka jest moja argumentacja. Powtarzam, to Sejm Pan w osobie Pana Marszałka decyduje, kiedy mamy obradować i nad czym. My decydujemy o tym właśnie nad czym. Pan Marszałek ustala, w których dniach i w których datach. Dziś Pan Prezydent II Rzeczpospolitej miał się tutaj wstawić. Miał się wypowiedzieć, miał się przedstawić. Ja osobiście nie znam tej osoby. Jeśli pada propozycja ze strony, no tak naprawdę nie wiadomo kogo, czy to Prezydenta II Rzeczpospolitej, czy to Sejmu Walnego, ja bym chciał zobaczyć pismo, co oni proponują. Przedyskutować to i odpowiedzieć na piśmie. Tyle jeśli chodzi o kwestie limity. Rozwinę się jeszcze troszeczkę, długo czasu nie będę zajmował nad kwestią, nie wiem, dofinansowania, jałmużny, nie wiem jak to nazwać. No bo nie wiem. Informacja, jaka do mnie dociera, są pieniądze. Tak? No i co z tego, że są? Nie jestem majątkowym człowiekiem. Jeden z was by się nie chciał zamienić ze mną na miejsca. Ale ja nie chcę od nich nic. Jeśli im zbywa w Sejmie pieniędzy, to niech oddadzą te pieniądze tym, których ograbiono z nich. W majestacie prawa III Rzeczpospolitej. Takie jest moje zdanie. Natomiast, jeśli chcą wspierać naszą inicjatywę sejmikowania, to jest rozwiązanie, które nie będzie kosztowało obywatela. Więcej. Jak kosztuje? To jest telewizja publiczna. To może się na coś przyda. Niech wyznaczą pół godziny raz w tygodniu dla Prezydium Sejmu. Czas antenowy. Żeby właśnie Prezydium mogło się wypowiedzieć, powiedzieć o czym żeśmy rozmawiali, jakie podjęliśmy kroki, jakie podjęliśmy uchwały. Tyle będzie pożytku z tej telewizji. Tyle miałem do powiedzenia w tej sprawie. Dziękuję. Proszę Państwa, ja przypomnę, że wniosek, że prezydent Potocki kontaktował się bezpośrednio chyba z panią radną Andrzeja, nie wiem czy pani radna, już dałem pani głos oczywiście, bo rzeczywiście był zatwierdzony porządek obrad wcześniej i myśmy go już potem przegłosowali. Nie było tego w porządku obrad, ale my też nie bądźmy niewolnikiem takiego prawa, i tu zawsze dajemy sobie furtkę, też mówiłem, że w sytuacjach ekstraordynaryjnych od nas zależy, tylko że wtedy powinna być właśnie ta większość zdecydowana, czyli ta jednomyślność. Tak? Wtedy jednomyślnie zmieniamy ten porządek. Czyli jednomyślnie, no tu nie ma tej jednomyślności, to jest właśnie ta przeszkoda. Tak? No może to jest opatrzność, tak? Bo trzeba odczytywać znaki opatrzności. Ja je umiem odczytywać, jak mi się wydaje. Zresztą jestem mieli odczytywać znaki opatrzności. Że jeden głosowatowiec musimy też nauczyć, że to nie jest Sejm na miejscu, gdzie reszta śpi, patrzy na SMS-a, pamiętacie Państwo, którzy odwrócili sobie kartkę i zagłosowali przeciwnie wtedy, niż była instrukcja poselska, prawda? Pamiętacie to słynne głosowanie. Po prostu ci posłowie są niewolnikami, jurgiernikami tam, na innymi partii i oni tylko mają głosować. Nie mają nawet takiego prawa, żeby jeden głos wodujący coś zahamował. Tu jest inaczej. I bo to jest sprawa bardzo poważna. Także oddaję głos, otwieram tutaj debatę, żebyśmy tę sprawę obdebatowali, bo może, słuchajcie, wybierając opcję Sejmu w styczniu lub nie wybierając, decyduje się to jakaś historia. Mamy takie wrażenie, że uczestniczymy w jakimś wydarzeniu historycznym. Także bardzo proszę Panie Autorze. Małgorzata Ewa Piszczek, jestem marszałkiem Sejmiku Prowincjonalnego Ziemskiego Ziemi Rybnickiej. Chciałabym na samym początku podziękować panu Słowikowi, że on zawetował to wszystko. To było już bardzo późno. Myśmy w ogóle działali pod, ja działałam pod po prostu takim, taką tu pieniądze, tu z drugiej strony. Żeby byliśmy też, ja byłam też zmęczona, ale otrzeźwiło mnie to, jak pan zawetował, już potem też nie zabierałam głosu.
Wychodzę z tego założenia, że powinniśmy po prostu tu wszystko ustalić. Pan Potocki, prezydent, umawiał się, ja po prostu odbierałam informacje od niego również w internecie, że on będzie tutaj obecny. Niestety pan Potocki się nie wstawił, miał możliwość przyjechania wczoraj, mógł przyjechać również dzisiaj, nie wstawił się. Nie będziemy czekali na jego jakieś tam propozycje, bo nie wiadomo o co chodzi, ja nie będę się zastanawiała. Tu są etapy praktycznie, ja nie chcę być wykorzystywana, nie chcę, żeby ludzie mojej ziemi mieli do mnie pretensje, że ja jestem przekupna, albo że ja sprzedam się za jakieś tam pieniądze, które są proponowane nie wiadomo przez kogo, nie wiadomo w jakiej kwocie i nie wiadomo co ktoś będzie chciał od nas, ode mnie, żebym ja potem w podziękowaniu za te pieniądze robiła. Bardzo podoba mi się wypowiedź pana Sulika, że skoro rząd PRL BIS ma pieniądze, niech odda te pieniądze ludziom, których okrada i okradał PRL i tak samo zmowa, która była w Magdalence. Póki my nie rozliczymy zbrodni komunistycznych wszystkich i to musi się dziać za sprawą nie tylko Polski, za tym musi iść Rumunia, Czechy, Rosja, Rosjanie muszą iść, musi być Czechosłowacja, Słowacy. Musimy rozliczyć najpierw wszystkie zbrodnie komunistyczne. Zbrodnie, gdzie nasi Polacy ginęli, oddawali życie, są zakopani nie wiadomo gdzie, w jakich grobach. Na Powązkach chowa się z honorami Bartoszewskiego, który naszych ludzi skazywał na śmierć, pojechał jakimś pociągiem, wracał pociągiem z obozu koncentracyjnego, chwalił się, że ma numer wyryty na ręku i my mamy takim ludziom służyć nigdy w życiu. To nie jest ta Polska. Także no, ja jestem za tym, żeby w ogóle nie przyjmować niczego, pieniędzy i nie być na usługach. My jesteśmy dumnym narodem, ja tak samo. I nie chcę być na garnuszku kogokolwiek. My mamy wszystko. My jesteśmy bogaci, mamy wielkie bogactwa. Jesteśmy mądrym narodem. Mamy niesamowite tradycje. Mamy wszystko, historię swoją. Tylko my musimy się upominać, żeby nasze dzieci były uczone w szkołach prawdziwej historii. Nie tej historii zakłamywanej, bo teraz PiS mówi, uruchomił lekcje religii, że będą w szkołach. Jak będą się uczyć i jakiej historii będą uczyć się dzieci. Nasze dzieci muszą się uczyć prawdziwej historii. My musimy się od tego państwa, od tych kłamstwa, od tych piramid finansowych, od tego wszystkiego musimy się oddzielić. Pieniądz nie rządzi światem. Światem rządzi człowiek. Prawa ludzkie, Bóg. I my musimy postępować zgodnie z prawami boskimi. Jest 10 przykazań Bożych, jakby każdy tylko wypełniał te przykazania, to byłoby naprawdę, byłby raj na świecie. Nikt nie byłby upokorzony, nikt nie byłby zabijany, nikt nie byłby okradany. Mielibyśmy dobrobyt i byłoby inaczej. Następne pokolenia musimy dążyć do tego, żeby były wychowywane w prawdzie, żeby były dzieci i żeby były bardzo dobrze nasze polskie traktowane. My mamy swój honor, my mamy swoją dumę, my tego nigdy w życiu nie oddamy, nie zaprzedamy się, że jakaś firma farmaceutyczna czy kto inny będzie nas finansował w boku i że my będziemy im służyć, a nasze dzieci, przypuśćmy tak teraz tutaj, w całej Europie dzieci nie są szczepione, a nasze polskie dzieci są szczepione. Dlaczego? Bo firmy farmaceutyczne finansowały i finansują do tej pory kampanie wyborcze. Słyszałam, że kampania wyborcza pana prezydenta Dudy właśnie była finansowana przez właśnie korporacje, przez wielkie firmy globalistyczne, wielkie pieniądze ludzi, którzy tego. I on teraz służy, bo on zwraca to, ale ile dzieci naszych umiera, jakie są powikłania po tych szczepionkach. Dlaczego nasi polscy rodzice są obwarowani, że on musi zaszczepić to dziecko, bo musi płacić, jeżeli on się nie zgodzi zaszczepić tego dziecka, to on musi płacić niesamowite pieniądze.
traci mieszkanie, traci dom, traci pracę, traci wszystko. Do rozwodu dochodzi w takiej rodzinie. Rodzina to jest podstawa. Podstawą w ogóle państwa to jest rodzina. My musimy działać, żeby była rodzina chroniona, żeby byli ludzie starsi chronieni. Nie, żeby się to odbywało, że rodziców się oddaje do domu starców, a ja sobie fruwam, ja sobie robię karierę, ja się cieszę, bo ja spieniężam wszystko to, co się rodzice się dorobili do tej pory, a ja żyję, bo ja dopiero jadę gdzieś na Teneryfę, czy sprzedaję mieszkanie od mojego ojca, który bardzo ciężko pracował. Nie, na tym życie nie polega. Życie polega na tym, żeby być uczciwym, żeby uczciwie w domu swoje obowiązki spełniać i tak samo, jeżeli ja zadeklarowałam się, że jestem marszałkiem, zostałam wybrana przez ludzi mojej ziemi, ja nie mogę ich zawieść. Także ze względu na pamięć mordowanych ludzi w Katyniu, mordowanych Polaków, nie chcę żadnych pieniędzy i możemy mieć wszystko, jeżeli nie będziemy przyjmować wsparcia szemranych pieniędzy z zewnątrz. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chce jeszcze w tej sprawie zabrać głos, tak po kolei? To może tytułem Pan Cezary, później Pan Mariusz i potem Pan Andrzej. Tylko dajcie mi szansę, żeby... A jeszcze potem Pani Berta, dobrze. Wszyscy. Czekajcie, tylko wymienię tutaj baterię. Jest ważne, żebyśmy mieli zapis każdej mowy, tym bardziej takiej płomiennej, jak teraz było, prawda? To już się zapisze na wieki. Bo podobno co jest w internecie, to już nigdy nie ginie, więc nie ma takiej możliwości. Jeszcze sekundę. Proszę. Tak? Panie siostry, panowie, bracia, szlachetni Polacy. Ja chcę zwrócić na jedną sprawę uwagę. Może w tym momencie kluczową. Chodzi o to, że na poprzedniej sesji w Łodzi podjęliśmy decyzję, że nie uznajemy tej władzy. Większość z was było, widziało, że kłóciliśmy się też z panem Jackiem Kościółkiem o to i przyznaliśmy mu rację, że skoro żeśmy uznali, że nie uznajemy tej władzy od 1944 roku, tym bardziej nie możemy przyjąć od nich pieniędzy. Nie możemy. To wyklucza. Tamtą decyzję o nieuznaniu tej władzy od 1944 roku myślę, że podjęliśmy właściwie. Że wszystkie przesłanki na niebie i ziemi wskazują na to, że mamy prawo tak zrobić. Tamta decyzja jest niepodważalna. W związku z tym ja tak przepraszam wszystkich, że o tym zapomniałem, tak? No ale czas, jakby pieniądze, to patrzymy inaczej na te wszystkie sprawy, tak? Natomiast jeśli my mamy być uczciwi w stosunku do siebie i wszystkich, których reprezentuję, idei tej, której reprezentuję, to nie możemy jakby jedną rzecz uznawać, a później mówić, że jest inaczej, że inaczej to rozumiemy, tak? Skoro nie uznajemy, no to nie uznajemy cokolwiek z tego wynikające, tak? Czyli jeśli w tym momencie jest tutaj deklaracja, że to jest od Sejmu, okej, tak? Ale my tej władzy nie uznajemy, w związku z tym decyzji w stosunku do nas nie możemy uznać. I to nieważne, czy to będą pieniądze, czy to by były jakieś inne decyzje i tak dalej, mogą być niematerialne, tak jak tutaj pan poseł powiedział, tak? Uczestnictwo w telewizji to jest wartość oczywiście materialna, bo by trzeba zapłacić, ale w sensie funkcjonowania. Proszę, o jakich pieniądzach pan mówi? O jakich? No to by powiedzieć te pieniądze. 2,5 miliona. 2,5 miliona. Ale od kogo? Od Sejmu. Polskiego Sejmu na wieś. Co to ma wspólnego z panem Wodackim? No, on to załatwił, tak? Ale nie dyskutujcie. Zadeklarował. Możecie zawsze zabrać głos i sprostować. Pani słowa pieniążki. Proszę? Pani słowa pieniążki. Polaków pieniążki. No to są państwowe, no to są systemu, tak? Ale chodzi o to, że ten system pobiera pieniądze państwowe, bo tak jest prawo. Pytanie jest zasadne o tyle, że jeżeli by to były pieniądze prywatne, na przykład pana Potockiego, to byłoby być może inaczej, a jeżeli to są pieniądze państwowe, czyli nasze, te bolszewickie, no to jest zupełnie coś innego. To nie są pieniążki bolszewickie, to pieniążki Polaków.
To też prawda, ale jednak przechodzące przez ale to decyzja nie jest Polaków, tak? Decyzja o tym, że my te pieniądze dostaniemy, nie jest decyzją Polaków, tylko jest decyzją Sejmu, prezydenta, komisji, wszystko jedno. Instytucji państwowej, której żeśmy nie uznali od 1944 roku. I o to chodzi. To jest sens. To jest sens, bo byśmy się dowiedzieli, że to jest z jakiejś tam instytucji, tak? Instytucji w Polsce przez ostatnie 8 lat stworzono tyle, że się w pale nie mieści. Nie wiem, właśnie czy... to chciałem wiedzieć. No. Zrozumiałem. Jest, nie wiem, czy wiecie, może żeście usłyszeli, jak oddano stadion dziesięciolecia w Warszawie, no to był inwestor, tak? I w każdym układzie wiadomo, że jest reklamacja, która trwa rok, dwa, w zależności od sytuacji. To tamten system sobie powołał dodatkową spółkę akcyjną, która zajmowała się wdrażaniem i realizacją gwarancji z tytułu wykonawstwa, tak? I ta spółka rocznie od 2012 roku dostawała od 7, a teraz 5 milionów co roku. Gdzie w każdym innym układzie spółka, która jest inwestorem, realizuje później gwarancję, tak? Powołuje sobie człowieka czy biuro przy swojej spółce, kosztuje to znikome pieniądze, bo już nie ma tego i egzekwuje gwarancję, tak? A oni sobie powołali dodatkową spółkę akcyjną, gdzie byli prezesi i rada nadzorcza. 5-6 milionów rocznie sobie wypłacali, tak? I to, ten system tak to potrafi, tak? I chodzi o to, że jakby do clue, tak? Clue jest to, nie uznaliśmy tej władzy, a więc z tą władzą nie możemy kooperować. Możemy kooperować na tej zasadzie, że okej, okay, jeśli chcecie się przyłączyć i zarzucić tamten system, proszę bardzo, na ten temat możemy rozmawiać długo i z efektem. Natomiast kooperowanie w sensie, że będziemy dzisiaj współpracować i tak dalej, jest to niemożliwe, bo żeśmy jej nie uznali. Jak czegoś nie uznajemy, to coś czegoś nie ma. Nie ma po prostu. A więc z kimś, kogo nie ma, nie możemy rozmawiać. Ich nie ma. Oni mogą być wtedy, kiedy przyjdą. Tutaj tak, na zasadach sejmowalnego my to robimy, tak, okej. Okay. Natomiast jeśli my to nie uznaliśmy i tamta decyzja jest nieodwołalna, to dzisiaj mówienie, że my przyjmiemy cokolwiek, tak, w formie fizycznej jest niemożliwe. Według mnie oczywiście. Dziękuję. Pamiętajcie Państwo, że mówicie w imieniu Ziemi. Pamiętajcie to, co mówiła Pani Małgorzata Piszczek, Ewa Piszczek. To mi się bardzo podobało, że bardzo tu widzę ogromny wzrost świadomości ziemskiej, odpowiedzialności, bo patrzcie, w internecie patrzą Wasi no, krajanie, powiedzmy ziemiani, czyli z tego Waszego kręgu. Potem jedziecie na taki sejmik ziemski i musicie to ratyfikować, obronić to, co mówicie. To tylko tak przy okazji, prawda? Kto był kolejny? Przepraszam, był pan Andrzej, pani Beata. Pani Beata, zdecydowanie zabrać głos? Jeszcze. A, pan Mariusz, przepraszam. Pan Mariusz był wcześniej, tak, bardzo proszę. Tutaj może. Znaczy, sprawa jest tak poważna, że ona troszkę zmienia trochę, ale musimy to oddebatować.